Ochrona środowiska przede wszystkim. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku docenił działaczy na rzecz ochrony środowiska z województwa pomorskiego. Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu, który jest funduszem publicznym, jest samorządową osobą prawną, jest dofinansowywanie przedsięwzięć ochrony środowiska, jak również tworzenie warunków dla tego finansowania, czyli inaczej doradztwo dla podmiotów, które pracują w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z ustawą może przyznać nagrody dla osób, które nie pracują w administracji, a w jakiś specjalny sposób się wyróżniły w swojej działalności na rzecz ochrony środowiska. Nagrodzono reprezentantów Instytucji Nauki, Organizacji Harcerskiej, Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego czy reprezentanta Grupy Badawczej Ptaków Wędrownych KULING, panią Lucynę Andrysiak, panią Marzenę Chojnacką, pana Szymona Bzoma oraz panią profesor doktor habilitowaną inżynier Hannę Obarską-Pępkowiak. Właściwie od samego początku, jak podjęłam pracę zawodową na Politechnice Gdańskiej, zajmuję się działaniami na rzecz ochrony środowiska, tak? I moje działania przede wszystkim odnoszą się do poprawy jakości środowiska wodnego. Zajmuję się również oczyszczaniem ścieków, bo wiadomo, że oczyszczone ścieki są odprowadzane do wód powierzchniowych, których w Polsce jest bardzo niewiele. Można też chronić, jak gdyby na przykład w zespole, bo ja zawsze z młodymi ludźmi działam, budowaliśmy takie zagospodarowanie potoku rynaszewskiego, gdzie mamy ogród zoologiczny i ten ogród zoologiczny myśmy przeliczali zwierzęta na mieszkańce, na przykład, że duże zwierzę, na przykład lew, to jest odpowiednich 20 mieszkańców, a na przykład coś takiego mniejszego jak świnia, no to odpowiada 10 mieszkańcom. I na podstawie obliczeń okazało się, że tam jest duże miasto, po prostu 60 000 mieszkańców mamy, jak gdyby na terenie ogrodu zoologicznego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja oraz występ muzyczny kwartetu smyczkowego pod opieką pani Małgorzaty Skorupy. Kwartet skrzypcowy reprezentuje ogólnokształcącą szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Gdańską Szkołę Muzyczną przy ulicy Gnilnej 3. Składa się z młodych osób, które obecnie uczą się w klasie 6 i może przedstawią się. Marta Anioł, Julka Harmuszko, Marysia Parufińska i Marysia Walczak. Wytrwałości. Przede wszystkim wytrwałości, entuzjazmu, bo wręczanie nagród to jest taka miła chwila i to jest podsumowanie całej działalności, a to jest naprawdę bardzo ciężka praca, żmudna, związana również z takimi rzeczami jak formularze, papiery, pieniądze, złe warunki pogodowe i różne inne kłopoty. No ale myślę, że są to ludzie, z których tylko moglibyśmy czerpać wzór. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w podejmowaniu kolejnych działań na rzecz ochrony środowiska. Polecamy również zobaczyć ekobudynek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jedyny na Pomorzu, oraz północny ekopomocnik w mieście jak w lesie, odcinek 3, Skrzydlacie Mieszczania. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.